Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i od dłuższego czasu chciałem w jakiś sposób podziękować moim sponsorom za to, że doceniają to, co robię tak bardzo, że chcą mnie wspierać finansowo, dlatego zdecydowałem się założyć specjalny Discord dla wspierających. Robiłem ankietę, chcieliście bardzo, no i jest. W związku z tym poziom Mała Tetra za 2 zł zostaje usunięty, a na jego miejsce wskakuje nowa Mała Tetra, która będzie od 8 zł. Dlaczego tak? Wydaje mi się to taki dość uczciwy próg miesięcznie, tak żeby wykluczyć w miarę troli, no i chciałbym, żeby każdy wspierający mógł tam dołączyć. Jeśli ktoś obecnie ma ten poziom za 2 zł, to przyjdzie mu zwrot na konto. Co jest planowane na serwerze? Przede wszystkim osoby, które tam będą, nie chciałbym traktować tyle jak widzów, ale jak kolegów. Jak będzie czas i ochota, to można w coś pograć, pogadać, popisać, dajmy na to powymieniać się informacjami o Daily w Isaacu czy innych rzeczach. Jestem osobą, która lubi zawsze coś w tle posprawdzać i popisać, teraz są wakacje, więc na pewno będę dość aktywny. Do tego będą powiadomienia o odcinkach, ewentualnie o przedwczesnych odcinkach, no i wszystko w jednym miejscu tak dodatkowo. Jak dołączyć na serwer? Przede wszystkim trzeba powiązać konto YouTube z kontem Discord w ustawieniach na Discordzie w zakładce Połączone konta. I wtedy serwer powinien wyskoczyć w tej samej zakładce w serwerach dostępnych dla subskrybentów. I to wszystko. Powinniście już wejść w ten sposób i tyle. Ktoś bystry zauważył już pewnie, że dzisiejsza data nie jest przypadkowa i mógłby powiedzieć: hej, hej Mangetsu, dopiero co usunąłeś Discorda, a zakładasz kolejnego, co ty, choryś? I już odpowiadam, po prostu nie chcę prowadzić Discordów publicznych, bo zajmuje to dużo czasu, roboty, nerwów, jak chcecie mieć porządek przy paru tysiącach osób, ludzie też zniechęcają się do ciebie jako youtubera, jeśli wyłapują kary, a przy tylu osobach jest to dość prawdopodobne, no i tak dalej. Te problemy znikają, albo przynajmniej są bardzo ograniczone w przypadku Discorda dla wspierających, w którym chciałbym, żeby była luźna i przyjacielska atmosfera. Nie sądzę, by było tam dużo osób, może to będzie 10, może 20, może 50, nie będzie to raczej kłopot, tak mi się wydaje, i nawet memy będą dostępne. Samo to, że u mnie nigdy nie było memów, jest memem, nie? To tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, no i cześć.